Panie pośle Suski, słucham. Panie pośle, głosowaliśmy już wniosek o przerwę. Pan też składał przysięgę. Że będzie pan chronił porządku prawnego w Polsce. Tak. Dzisiaj on jest łamany. Są napady na media publiczne i pan jest obowiązany przerwać posiedzenie Sejmu. Nie, panie pośle. Wyjaśniłem, jakie kroki podjąłem w sprawie posłanki Borowiak. Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski. Nie rusza mnie to. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan? Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to. Mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim i te wszystkie inne rzeczy, które już słyszałem od pana posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu. Kontynuujemy rozpatrywanie. A pan, panie pośle przewodniczący, w jakim trybie? Jako przewodniczący Komisji Regulaminowej w trybie regulaminowym. Przewodniczący Komisji Regulaminowej wie, że nie ma takiego trybu, w którym mógłby teraz wystąpić. Serdecznie dziękuję, panie pośle. Ale przecież ja chcę go właśnie teraz, że tak powiem, zrealizować. Sprawdzimy kworum. Chciałem zwrócić uwagę, że to przedłużanie obrad przez posłów spowodowało, że kworum jest inne niż w momencie, kiedy... To prawda, ale niestety w ten sposób potoczyły się obrady Sejmu, że możemy to kworum stwierdzić dopiero teraz. Jeżeli będziemy kontynuowali naszą dyskusję, sytuacja ulegnie kolejnej zmianie. W związku z powyższym proponuję, żebyśmy przystąpili do realizacji tego wniosku.